Dobrze, że zagraliśmy tyle setów, bo nie mieliśmy w ogóle przez ten okres przygotowawczy żadnego sparingu, takiej możliwości, żeby poczuć taki troszkę rytm meczowy, więc fajnie, że dzisiaj tutaj mogliśmy zagrać te 5 setów z Czechami. No nie jesteśmy jeszcze zadowoleni z tego, jak to wszystko wygląda, ale te jak pan wspomniał, no trochę podróż dała się znaki, trochę czuć to w nogach, w całym organizmie, ale myślę, że jutro już będziemy się aklimatyzować i będzie coraz to lepiej wszystko wyglądało. Powinno na pewno trochę lepiej, jakby, bo może powinniśmy też sobie powiedzieć, że jest ciężko, ale trzeba było się spiąć. Przede wszystkim w głowach, bo wiadomo, można sobie szukać usprawiedliwień, ale to był jedyny sprawdzian przed turniejem. Trudno, no też nie będziemy płakać, bo wiemy, jaka jest sytuacja. Także na spokojnie wrócimy do pokoju, regeneracja i od jutra do treningu już myślę, że w bardziej komfortowych warunkach. Myślę, że potencjał jest ogromny. Tak jak mówiłem, no nie mieliśmy jeszcze wcześniej jakoś okazji do sparingu, więc ciężko nam się było tak w rytmie meczowym tak jakby zorganizować, zgrać ze sobą, ale no taka jest rzeczywistość, mamy mało czasu, tutaj mieliśmy na szczęście te 5 setów, więc myślę, że każdy miał z każdym z rozgrywających chwilę, żeby się zgrać, zobaczyć jaką piłkę potrzebujemy do ataku, więc myślę, że już pod względem zgrania będziemy już gotowi na pierwszy mecz i myślę, że pokażemy się z jak najlepszej strony i mam nadzieję, że będziemy zwycięsko przechodzić przez kolejne spotkania. Rozgrywający to jest akurat taka specyficzna pozycja, że też nie zawsze ten zawodnik musi zaczynać, żeby... Bo wiadomo, to zależy od sytuacji boiskowych. Ale myślę, że nie przyszliśmy tutaj w kategorii tak, żeby rywalizować ja z Michałem, tylko żeby coś fajnego ugrać te 2 tygodnie. Jest tyle meczy, że każdy będzie na pewno miał okazję się wykazać, zrobić coś fajnego i dla siebie, i dla zespołu. I myślę, że o tym w tym będzie wszystkim chodziło. Zawsze mecz Polaków z Brazylijczykami to taki smaczek w siatkówce, więc myślę, że nasze spotkanie tutaj na Uniwersjadzie z drużyną z Brazylii też będzie bardzo interesujące, ale mam nadzieję, że zwycięsko wyjdziemy z tego spotkania.